Dzień dobry, Mateusz Bendt, zapraszam na sport. Przyszłość Prusico grała w miniony weekend KS Mert Gwardię Białołęka 4-1 i tym samym zapewniła sobie utrzymanie w klasie okręgowej. O swój ligowy byt nadal walczy przegrana drużyna. Przyszłość przed sezonem była w rozsypce, więc ich postawa jest zaskoczeniem. My już od... Nie wiem, od kilkunastu już kolejek tak gramy, że jedziemy na mecz 11, 12, to różnie to bywa. Pierwsza połowa no, trochę nam nie wyszła. W drugiej wyszliśmy trochę wyżej i bramki wpadły i uspokoiliśmy po prostu. Kontrolowaliśmy mecz w ten sposób. Perspektywy są takie, że no, dogrywamy ostatnią kolejkę i będziemy się głęboko zastanawiać, co robimy dalej, bo no, musimy poszukać gdzieś jakichś wzmocnień, bo wiadomo, jak wygląda nasza kadra. Jeżeli się to uda, będziemy myśleć nad okręgówką na przyszły sezon. Jeżeli nie, no to będziemy się zastanawiać, co dalej robić z tym wszystkim. Mniej powodów do zadowolenia mają zawodnicy Gwardii Białołęka, którzy w ostatniej kolejce muszą liczyć na swoją wygraną, a później czekać na rozstrzygnięcie we wschodniej grupie czwartej ligi. Jak pan najpierw podsumuje ten dzisiejszy mecz i czego wam zabrakło, żeby tutaj powalczyć o komplet punktów, no i przedłużyć swoje nadzieje na utrzymanie w lidze? Myślę na pewno jakości z przodu, no i te nasze katastrofalne błędy z tyłu. Wszystko w ustawieniu odległości między obrońcami w formacjach, to jest naprawdę to, co nas kuleje od początku rundy i naprawdę szkoda pracy, którą wykonaliśmy przez całą rundę, bo naprawdę jestem z boku bardzo zadowolony. Przejechaliśmy w bardzo krótkim składzie. Runda w naszym wykonaniu na pewno była niezła, no ale zabrakło niestety. Gwardia zagra w ostatnim meczu z Iskrą Kochlice, natomiast przyszłość podejmie wicelidera z Bieniowic. Do ostatnich kolejek trwają emocje związane z awansem w drugiej grupie legnickiej A-klasy. Błękitni Koskowice rozbyli swoich rywali w weekend aż 12-0. Jednak mimo wysokiego zwycięstwa nad rezerwami Kaczawy nadal nie są pewni awansu. Decydujące spotkanie dla Błękitnych może odbyć się już w czwartek, kiedy to zagrają z Czarnymi Dziewin. Wydaje mi się, że ta kolejka żadnego problemu nie rozwiązuje. Czy byśmy przegrali, czy wygrali, to według mnie to wszystko chyba się sprowadzi do ostatniej kolejki, bo ta czwartkowa kolejka dla każdego zespołu, który nas goni w tej chwili i dla nas oczywiście też jest ciężka. My gramy bardzo ciężki mecz w Dziewieniu. Mikołajowice przyjmują u siebie Różaną chyba, też bardzo ciężki, no i Piotrowice, które wszystkie mecze wygrywają w tej rundzie, tak, także też grają z Miłoradzicami, czyli wszystkie zespoły mogą przegrać, ale wszystkie mogą wygrać. Jeśli przegrywamy, zakładam najgorszy wariant, więc wszystko się rozstrzygnie w ostatnim pojedynku z rezerwami Kuźniawor. Ale coś do udowodnienia. Mamy coś do udowodnienia, bo graliśmy praktycznie w poprzedniej rundzie z pierwszym zespołem i wydaje mi się, że oczywiście w polu mieli optyczną przewagę, ale myśmy mieli takie swoje tam okazje, gdzie nie powinniśmy tego pojedynku przegrać, szczególnie w końcówce mieliśmy dwie takie sytuacje sam na sami i po prostu nie strzeliliśmy tych sytuacji. Natomiast taką sprawą, która jest dla nas chyba sprzyjająca, jest to, że my gramy o 14, Kuźnia gra o 17, czwarta liga gra wszystkie kolejki, to część zawodników na pewno nie może grać ze względu na obowiązujące przepisy. No chciałbym, żebyśmy to rozstrzygnęli w czwartek i żeby był spokój, żebyśmy w niedzielę tutaj świętowali, ale ciężko powiedzieć, bo po prostu odnosząc się do reprezentacji Polski, wszystkie mecze gramy ostatnie o życie i boję się, że to może być mecz o życie. Ja myślę, że mamy tutaj wielu naprawdę jak na klasę okręgową dobrych zawodników. Mówię to na takiej podstawie, że graliśmy sparingi z zespołami klasy okręgowej, na przykład z województwa, znaczy z dawnego województwa tego wrocławskiego, nie? I uważam, że tam różnicy nie ma znacznej. Natomiast my rzeczywiście w tej rundzie gramy zdecydowanie gorzej, zdecydowanie. I to trzeba tak wyraźnie podkreślić. Wiele razy to chłopakom mówiłem, że jeśli chcemy grać w tej klasie rozgrywkowej, to musimy przede wszystkim trenować, bo to jest warunek. Można być słabszym technicznie, ale jeśli się ma parę w nogach i w płucach, to można wiele rzeczy zdziałać. Natomiast my, jeśli chodzi o frekwencję w tej rundzie, to była beznadziejna z różnych przyczyn. Choroby, ten COVID,
to wszystko się tak jakoś negatywnie układało. Jeśli chodzi o treningi, no słaba frekwencja była i w efekcie można powiedzieć, że to tak w połowie rundy zaczęliśmy do siebie dochodzić. Bo na przykład ten mecz w Piotrowicach, gdzie naprawdę nie byliśmy zespołem gorszym od nich, ale myśmy tam grali bez 5 podstawowych zawodników. Teraz w tych ostatnich 2 meczach, bez względu na to, jak to ocenia tą sytuację, w Mikołajowicach prowadziliśmy 2-0, remisujemy, dostajemy karnego bardzo problematycznego i jeszcze tracimy zawodnika, gramy w 10. W Parszowicach prowadzimy 2-0. Zamiast po prostu grać normalnie, taktycznie, tą grę rozegrać i nie mieć żadnych problemów, to dostajemy 2 karne w tym meczu. I po prostu końcówka jest no, taka bardzo stresująca. No i tracimy 3 punkty kolejne. Nie szukam tutaj winnych gdziekolwiek u sędziów czy tego, ale no, myślę, że to myśmy sami zawalili to wszystko. No i teraz zrobiła się sytuacja stresowa. No i tak jest i będziemy w stresie, ogromnym stresie grać w czwartek i w niedzielę. Oprócz meczu z Czarnymi Dziewin, Błękitni zagrają jeszcze w niedzielę z rezerwami Jaworzanki Jawor. Świetny finisz rozgrywek w wykonaniu Lubiatowianki Lubiatów, która na jedną kolejkę przed końcem zapewniła sobie mistrzostwo czwartej grupy regnickiej B-klasy i jednocześnie awans. W niedzielę piłkarze pokonali w meczu na szczycie Rataj Paszowice 3-0. Postawa zespołu z Lubiatowa od początku sezonu była dla wielu zaskoczeniem, jednak im więcej kolejek mijało, to wszyscy poznawali siłę tego zespołu. Mecz pod pełną kontrolą, myślę. Ja nawet nie wiem, czy oni w czasie całego meczu oddali może jeden strzał na naszą bramkę. Mecz pod kontrolą, cały czas akcja na bramkę przeciwnika. Myślę, że dobrze oprowadziliśmy piłką, nie było żadnego zagrożenia na naszą bramkę, no i mecz pod pełną kontrolą tak naprawdę. W rundzie jesiennej byliśmy dobrym zespołem B-klasowym, natomiast w rundzie wiosennej byliśmy zespołem A-klasowym w B-klasie. I jeżeli chodzi o przygotowanie, to już tutaj jakieś rozsady personalne, zatrudnienie trenera, to już do włodarzy, nie do mnie. Ja po sezonie żegnam się z Lubiatowianką i tutaj już myślę, tutaj włodarze będą i nowy trener będą mieli pracę do wykonania. To teraz tak już na chłodno z perspektywy, można powiedzieć, byłego zawodnika, no bo sam to przed chwilą nam powiedziałeś. Ale jeszcze jeden mecz, ale... Tak, no ale jak gdyby, mając w perspektywie przyszły sezon, tak do tego podchodzę. Czy twoi koledzy, jeżeli zostaną w tym składzie personalnym, są w stanie powalczyć o coś więcej niż tylko utrzymanie, czy będą niezbędne jakieś wzmocnienia, żeby się utrzymać, bądź albo powalczyć o coś więcej? Znaczy, z tego co słyszałem, tutaj były rozmowy w kuluarach prowadzone, to jakieś tam wzmocnienia mają być, czyli to dosyć pokaźne. I myślę, że tutaj są ambitni ludzie, bo ten sezon pokazał, że zebrała się grupa naprawdę ambitnych ludzi, którzy chcieli grać w piłkę, ale też mieli cel do zrealizowania. Ten cel udało się zrealizować dzięki ciężkiej pracy, wysiłkowi, zaangażowaniu. Myślę, że to są ambitni bardzo ludzie i tak jak podkreślam, myślę, że będą się bili o najwyższe cele. Teraz zespół czekają wzmocnienia przed walką w A-klasie. Gmina dofinansuje każdy zespół, który wchodzi do wyższej klasy rozrywkowej i takie pieniądze się znajdą na taką organizacyjną sferę, ale tutaj klub też szuka sponsorów, działamy. Duży sukces w remontowaniu szatni. Gmina też chce zainwestować tutaj jeszcze przed rozgrywkami A-klasowymi w media, żeby doprowadzić wodę, prąd i to będzie w najbliższym czasie, tak żeby ten obiekt został dopuszczony, dostał licencję w rozgrywkach A-klasy i żebyśmy tutaj dali tej społeczności, publiczności coś dobrego w A-klasie, prawda? Żebyśmy nie jeździli po innych boiskach i tylko tutaj reprezentowali Lubiatów i tutaj pokazywali tej społeczności dobrą piłkę. W ostatniej kolejce ligowej Lubiatowianka pojedzie do Rokitnicy, gdzie zmierzy się z miejscową Lechią. Tym akcentem dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.